Hej wszystkim, po raz kolejny witam was w Phoenix Wright Ace Attorney Trials and Tribulations. Ostatnio rozpoczęliśmy już ostatnią rozprawę w epizodzie numer 5 Bridge to the Turnabout. Cóż, co mniej więcej udowodniliśmy? Udowodniliśmy, że... O zgrozo, Larry miał rację! No, nie do końca, ale jednak nie kłamał co do tego, co widział. Mianowicie udowodniliśmy, w jaki sposób ciało Elise Donnell, znaczy oczywiście Misty Fay, mogło zostać przetransportowane aż z ogrodu wewnętrznej świątyni do świątyni Hezakura. Mianowicie chodziło tu głównie o to, jak mogła przebyć most Daski, który przecież płonął. Udowodniliśmy, że mogło zostać przerzucone za pomocą liny torem wahadła pod mostem. Osobą, która odebrała to ciało, to była oczywiście Iris. Pozostaje tylko pytanie, dlaczego Iris o tym nie wspominała w swoich zeznaniach. I dzięki temu udowodniliśmy, że w sądzie wcale nie zeznawała Iris. Tak, zeznawała sama jej siostra bliźniaczka, czyli Dahlia Hawthorne, która została stracona miesiąc przed wydarzeniami z tego epizodu, tak więc możemy tylko przypuszczać, że to pewnie medium wezwało duszę Dali i podczas gdy doszło do trzęsienia ziemi w drugim dniu śledztwa tego rozdziału i kiedy Edgeworth po prostu stracił przytomność, to Dahlia zamieniła się miejscami z Iris i od tamtej pory była pod nadzorem policji i zaczęła zeznawać w sądzie przeciwko Mai. Udowodniliśmy, że te zeznania są fałszywe i że oczywiście to nie jest Iris, tylko Dahlia Hawthorne, jednakże gdzie to nas teraz pozostawia? Teraz usłyszymy właśnie zeznania od Dali. I o czym ona może zeznawać? W końcu powiedziała nam na końcu, że ja już nie żyję, nie ma na tym świecie kary, którą moglibyście mi zaserwować, ponieważ i tak już nie żyję, tak więc nic mi absolutnie nie zrobicie. Tak więc natychmiast przerzucamy się do chwili, w której akurat zakończyła się poprzednia sesja. A teraz kontynuujmy tam, gdzie skończyliśmy, dobrze? Więc, pani świadek? Tak, jak mogę panu pomóc? Panie sędzio? Cóż, wyglądałoby na to, że jeśli chcemy dowiedzieć się o prawdzie, będziemy musieli wysłuchać pani zeznań. Nie mam z tym żadnego problemu. Ale kiedy zobaczylibyście to, co ja widziałam, czasami prawda lepiej, aby pozostała nieodkryta. W każdym razie, wysłuchajmy pani zeznania. Niech nam pani powie o planie, który miał zostać wykonany tamtej nocy. Czyli planie Morgan Fay, aby zamordować wszystkich członków głównej rodziny Fay. Cały plan rozpoczął się wraz z moją śmiercią. Ten głupi plan ułożony przez Morgan Fay, aby zainstalować swoją następną córkę jako następną mistrzynią. Ale żeby to wypaliło, Maya Fay najpierw musiałaby zginąć. Całym pomysłem było to, abym ja zabiła Maję i później przypięła całą winę na Iris. Plan nie poszedł dokładnie tak, jak się spodziewaliśmy, ale wygląda na to, że wciąż jednak wynik jest satysfakcjonujący. A więc to oznacza, że ty naprawdę... Chwilka, moment! Czy powiedziałaś przed chwilą, że planem było zabicie Mai Fay? Tak, masz z tym jakiś problem? Nie wygłaszaj tego nonsensu! Uważaj, co mówisz, Trite. Jeżeli masz jakiś problem, rozwiąż go podczas przesłuchania. To moja zasada. Pan Godot ma rację! I tak przy okazji, to też moja zasada! Żeby zabić Maję? Czy to możliwe? No tak, albo Maję, albo Misty Fay. Jednakże Dahlia chyba nie miała nawet pojęcia, że Elise Donnell to Misty Fay. Czy miała pojęcie? Okej, okay, naciśnijmy wszędzie, bo musimy wiedzieć o tym planie absolutnie wszystko. Byłaś stracona miesiąc temu, zgadza się? Tak, zostałam powieszona. To nie było zbyt przyjemne. A więc jak zdołałaś przedyskutować ten plan? Kiedy rozmawiałaś z Morgan Fay? Rok temu została przydzielona do tego samego więzienia, w którym siedziałam ja. Skoro i tak byłam skazana na śmierć,
i ona była moją matką. Spotkanie z nią było właściwie całkiem proste do zaaranżowania. Rozumiem. A więc to wtedy omówiłyście ten plan? Ha! Jesteś szalony? W końcu ta kobieta planowała również zabić mnie. Nawet pomimo tego, że jestem jej własną córką. I to wszystko po to, aby Pearl Faye mogła zostać mistrzynią Karain? Ona jest zimną, pokręconą kobietą. Myślała, że może w końcu odzyskać swój utracony honor. Honor, który utraciła, kiedy jej młodsza siostra, Misty, odebrała jej imię mistrzyni. Od tamtego dnia pracowała nad tym planem. Okej. Umieszczenie Pearl jako następnej mistrzyni? Mówisz o Pearl Faye, czy to się zgadza? Tak. Pomimo tego, że na początku miała wysokie oczekiwania wobec naszej dwójki, ciebie i twojej bliźniaczki, Iris, to się zgadza. Na szczęście, żadne z nas nie miało żadnych mistycznych mocy. I to dlatego zostaliśmy przez nią opuszczeni wraz z naszym ojcem. Opuszczeni? Jedyną osobą, o którą dbałam w całym moim życiu, to byłam ja. Moja siostra tylko mi ciążyła, a więc przekonałam naszego ojca, żeby pozostawił ją w starej świątyni. Mówisz teraz o Iris? Tak. Mój ojciec ożenił się z kobietą, która już miała córkę. Im mniej masz dzieci, tym mniej musisz wydawać pieniędzy, racja? I jeszcze co do tego, mój ojciec i tak nie był zainteresowany dziećmi. To okropne. Prawdziwą okropną osobą to była ta kobieta. Ta gorzka, żonna zemsty kobieta. To dzięki jej upartości narodziło się to następne dziecko, Pearl Faye. Została urodzona z niesamowitymi mocami mistycznymi, niefortunnie dla niej. Morgan Faye ponownie wzniosła swoje sny, żeby umieścić to dziecko jako następną mistrzynię. I to wszystko z powodu tego żałosnego snu na temat tego, że jej rodzina kiedyś zostanie tą główną rodziną Faye. Ale najpierw Maya musiała zginąć, lub Misty Faye, bo przecież wciąż żyła. Maya musiałaby zginąć? Ale czemu? Żeby nasza linia krwi mogła zostać główną rodziną. I dzięki temu Pearl mogła zostać następną mistrzynią. Pozostałe osoby dziedziczące tytuł obecnej mistrzyni musieli najpierw umrzeć. Ale Pearl nigdy by się na coś takiego nie zgodziła. Ona naprawdę uwielbia Maję. Jakież to smutne. Ty wciąż nie łapiesz, czy tak? To, co chciała Pearl, nie ma z tym nic wspólnego. Morgan wcale nie obchodziła Pearl. Jedyną rzeczą, która ją obchodziła, to była pozycja mistrzyni. To wszystko. To jest niedorzeczność! Ona chciała poświęcić wszystko i każdego, aby tylko osiągnąć swój cel. Życie swoich córek i naturalnie życie Mai Fei. Jak ktoś mógł w ogóle coś takiego zrobić? Pomysłem było to, abym zabiła Maję i później przypięła całą winę na Iris. Ty zamierzałaś zabić Maję? Pearl nie musiała nic o tym wiedzieć. Wszystko, co musiała zrobić, to podążać za instrukcjami w tym liście i wezwać moją duszę. Wtedy po prostu użyłabym jej ciała i dokończyła robotę. W każdym razie, już nie żyję, tak więc nie możecie mi absolutnie niczego zrobić. A więc planem było przypiąć winę na twoją młodszą siostrę. Na siostrę Iris ze świątyni Hazakura. Ona i ja wyglądamy absolutnie identycznie. Nie można nas rozróżnić. Jeżeli ktoś tutaj widziałby, jak zabiłaby Maję, naturalnie ta osoba pomyślałaby, że zrobiła to Iris. I świadkiem w tej sprawie to była czołowa mniszka, siostra Bikini. Nigdy nawet bym nie zgadła, że powróci do świątyni Hazakura tamtej nocy. Ale jednak widziała całą zbrodnię Iris. Ale dlaczego chciałaś w ogóle przypiąć winę na Iris? Ona jest twoją bliźniaczką, czyż nie?
Bliźniaczką? Nie rozśmieszaj mnie. Ona jest niczym więcej jak tylko zdradziecką żmiją. Nie, wcale o nią nie dbam. Zdradziecką żmiją? Ty wciąż nie rozumiesz. I nigdy nie zrozumiesz. Tak czy inaczej. Wygląda na to, że plan i tak zakończył się satysfakcjonującą notą. Sądzisz, że plan był sukcesem? Słyszałeś mnie. Dokładnie tak, jak miała nadzieję ta kobieta, Maya Fey nie żyje. Teraz tytuł mistrzyni przypadnie Pearl Fey. To absurd! Maya po prostu... Ona jest tylko uwięziona wewnątrz zaklętej komnaty. Naprawdę? Jesteś tak głupio optymistyczny jak zawsze, czyż nie? Mój najdroższy Fini? Czy chciałbyś znać całą prawdę? Odkąd tylko się spotkaliśmy, od zawsze cię nienawidziłam. Twoja zasmarkana naiwność i twoja żałosna wiara w innych ludzi. Chcę tylko wiedzieć jedno. Co osobiście myślałaś o całym planie Morgan Fey? Już ci powiedziałam, czyż nie? To był głupi plan. Nie miał sensu. Żadnej wartości poza wypełnieniem jej pustych snów. Tak. To z całą pewnością nie było coś, z czego można być dumnym. Jeżeli tak się naprawdę czujesz, to dlaczego w ogóle jej pomogłaś? Dlaczego byś to robiła? Dlaczego zabiłabyś Maję? Możesz tego nie zrozumieć, będąc taką uprzejmą i miłą duszą, jaką jesteś. Być może nie zrozumiesz nigdy, dlaczego taka osoba jak ja pomogłaby takiej kobiecie. A więc mi powiedz, czemu? Czy to nieoczywiste? Nie jestem jak ta kobieta. Działam tylko w moim samozainteresowaniu. Powód, dla którego jej pomogłam, był przeznaczony wyłącznie dla mnie. Dla mojej własnej, personalnej satysfakcji. Coś ty powiedziała? A więc ta kobieta, Dahlia Hawthorne, ona miała swój własny powód, żeby żądać śmierci Mai? Czy teraz rozumiesz, dlaczego zabiłabym Maję Fey? Jaki był mój cel? Najwidoczniej to dlatego, że pomagałaś Morgan Fey. Pomagałam? Nie rozśmieszaj mnie. Od dnia, w którym się narodziłam, do dnia, w którym umarłam, nigdy nikomu nie pomogłam. Żyłam tylko dla siebie i w końcu zginęłam tylko dla siebie. Myślałam, że to jest oczywiste. A więc ona nie kooperowała wcale z Morgan. Ona tylko używała Morgan i jej planu, żeby mogła osiągnąć swój własny cel. Wszystko, co chciałam zrobić, to zabić Maję Fey. To był jedyny sposób, w jaki mogłam się zemścić. Zemścić się? Wyglądałoby na to, że nie mam tutaj innego wyjścia, jak tylko zaprezentować ten dowód. Nie mogę w to uwierzyć. Ona chciała zabić Maję. Muszę wciąż trzeźwo myśleć. I muszę wydobyć z niej więcej informacji. To jest jedyny sposób na zrozumienie tego planu i tego, czego naprawdę ona żądała. Tak więc na ostatnim stanowisku, w którym mówisz, że dlaczego zabiłabym Maję Fey, mówisz, że chciała się zemścić, ale zemścić się na kim? Na kobiecie, przed którą została skazana na śmierć. Prawie że, udowodniła, tak, jej morderstwo Daga Swallow, domniemane morderstwo, zaplanowane morderstwo Phoenixa Wrighta i morderstwo Diego Armando i prawie że udowodniła morderstwo jej siostry Valerie Hawthorne oraz to, że doprowadziła do śmierci Torrego Falls. No, Dahlia, masz naprawdę dużą kartotekę. U nas, tych, którzy oglądaliśmy w ogóle Zagrajmy z serii Ace Attorney jak dotąd. Tak więc, kobieta, przez którą Dahlia została skazana na śmierć, czyli młodsza siostra Mai, Mia Fey, starsza siostra Mai, Mia Fey. To jest akurat dosyć, nie wiem, oczywiste. Czy mogłoby być, że twój właściwy cel nie miał nic wspólnego z samą Mają Fey? Jak powiedziałam, żadne z was nie ma
odpowiedniej mocy, aby mnie już ukarać. Ponieważ już nie żyję. Cóż, ja miałam taki sam problem, rozumiecie? Nie możecie ukarać zmarłej osoby i nie możecie się na niej również zemścić. Ty chciałaś się na kimś zemścić? Zostałam skazana na śmierć z powodu tej kobiety. Mi i Fei. Tak jakoś wiedziałem, że to było właśnie to. Chciałam wysłać jej wiadomość. To właśnie z jej rąk posmakowałam swojej pierwszej porażki. Chciałam, żeby poczuła to samo, co ja. I niestety, kiedy zdałam sobie sprawę, że zemsta była niemożliwa, poddałam się. A powodem, dla którego ta zemsta była niemożliwa... Czy było to być może fakt, że Mia Fei już umarła? Tak. I zdałam sobie sprawę, że jest tylko jeden sposób na zemście przeciwko zmarłej osobie. I jak zamierzałaś to zrobić? Nawet kiedy ciało umiera, dusza, jej ego wciąż żyje przez całą wieczność. Chciałam odebrać mi Fei osobę, którą najbardziej kochała. Chciałam zabić jej... Chciałam ją zabić swoimi własnymi rękoma. To był jedyny sposób, w jaki mogłam zemścić się na Mi i Fei. I to był powód, dla którego pomogłam z planami tej kobiety. Tylko dlatego? Dlatego miałabyś zabić mi... Maję? Twój cel wcale nie różnił się od celu Morgan Fei. Tak dużo imion. Jak to mówią, niedaleko pada jabłko od jabłoni. Cóż za okrutny plan. Okrutny, chłodny i pozbawiony serca. Nawet nie marnuj czasu na próbowanie przemówić do rozsądku zmarłej osoby. Już wam powiedziałam, nie możecie mi absolutnie nic zrobić. Wierzę, że zrozumieliśmy za trzema pierwszymi razami. Tamtej nocy... Około 9:30 przyszłam znowu na ten świat. Szybko spięłam swoje włosy i włożyłam ten cały kaptur odpędzający demony. Jak włożyłaś taki kaptur, który odpędza demony, to powinnaś się, nie wiem, spalić, rozpuścić, nieważne. Wtedy podniosłam laskę, która była przy moim boku i opuściłam świątynię Hazakura. A więc to właśnie Elis Doneon wezwała jej duszę. To niedorzeczna czołowa mniszka nigdy nic nie zauważyła. Opuściła Maję Fei w wewnętrznej świątyni i skierowała się z powrotem, kuląc się przy swoich starych plecach. Co wtedy zrobiłaś? Tego dzieciaka było łatwiej... ten dzieciak był łatwiejszy do udźwignięcia niż miałam nadzieję. Dorwałam ją przed tą kamienną latarnią. I to wtedy wyjęłam ostrze, które wzięłam z magazynu i... A więc ty mówisz, że dźgnęłaś Maję? To dziwne, ale... Nie mam zbyt jasnej pamięci, co się wtedy wydarzyło. A co to oznacza? Nie masz czystej pamięci? Nie wiem. Myślałam, że ja zostałam dźgnięta. Ty byłaś dźgnięta? W ostatnich chwilach Maya Fei musiała mnie dźgnąć. Jestem tego pewna. To wcale jest do niej niepodobne. Maya nie dźgnęłaby nawet frytki plastikowym widelcem. Tak czy inaczej, nagle straciłam przytomność. Ale zanim to zrobiłam, napisałam jej imię na latarni. Kiedy tylko traciłam przytomność, napisałam słowo Maja za moimi plecami. Miałam nadzieję, że to rzuci na niej podejrzenie. Nie mogę uwierzyć, że ona myślała o tym aż do gorzkiego końca. I to wtedy moja pamięć czasowo się zatrzymuje. Zatrzymuje się? Nie mam jasnej pamięci... tego, jak zabiłam Maję Fei swoimi własnymi rękoma. Mój ostatni obraz, który zapamiętałam, to była... przerażona twarz Mai. Wtedy, kiedy się obudziłam, byłam w zaklętej komnacie, otoczona przez ciemność. Byłaś w zaklętej komnacie?
Wejście było zapieczętowane przez jeden z tych zamków. W jaki sposób zostałam tam uwięziona? Ale w jaki sposób tam wylądowałaś? Sama chciałabym to wiedzieć. Tak czy inaczej, martwiłam się. Nie wiedziałam, czy Maya Fey była żywa, czy też nie. I przysięgłam sobie, że nie powrócę do podziemnego świata, dopóki nie dowiem się, czy zabiłam ją swoimi własnymi rękoma. Jak na ducha, jesteś całkiem twardym ciastkiem. Chciałam się stamtąd wydostać i upewnić się, że nie żyła. Ale nie mogłam tego zrobić. Nie mogłam stamtąd wyjść. Przeszkadzał ci w tym zamek, ha? Nie wiedziałam, jak go otworzyć. A więc mówisz, że tak naprawdę byłaś zamknięta wbrew swojej woli wewnątrz zaklętej jaskini? Tak. Chciałam się pozbyć tego denerwującego zamka jak tylko mogłam, ale to nie było łatwe. Wciąż mi przeszkadzano, kiedy nad nim pracowałam. Przeszkadzano ci? Wciąż było wcześnie rano, ale ktoś przyszedł do holu treningowego. Co? Kto? Czy to mogła być Maya? Pomyślałam tak samo, ale nie mogłam zobaczyć twarzy tej osoby. Czemu nie? Jeżeli ktoś by mnie zauważył, straciłabym swoją szansę ku zemście. A więc upewniłam się, że schowam się wewnątrz zaklętej jaskini. Tego poranka tylko dwoje ludzi mogło przyjść do holu treningowego. Maya i Perus. Perus tam poszła, aby pokryć zwój mistrzyni w sosie. Wciąż, w końcu udało mi się otworzyć ten zamek. Ale już było za późno. Co masz przez to na myśli? Muchy już zaczęły się gromadzić. Most został naprawiony i policja zaczęła swoje śledztwo, zgadza się? Naturalnie, nie mogłam wtedy wyjść. A więc zamiast tego, powróciłam do jaskini i sama z powrotem umieściłam tamten zamek. Zdałam sobie sprawę, że nie będę miała okazji, aby zobaczyć zwłok Mai. Ale właśnie wtedy, sama Lady Luck się pojawiła. Lady Luck? Po tym wielkim trzęsieniu ziemi, ona pojawiła się całkiem sama. Prawdziwa Iris powiedziała, że przyszła, aby się upewnić, że zaklęta jaskinia będzie cała i zdrowa. Głupia dziewczyna. Wyszłam z zaklętej jaskini i wykorzystałam tą sytuację. I zamknęłam ją na moim miejscu. Z 5 zamkami. W końcu dowiedziałam się o wszystkim, co się wydarzyło. I to wtedy dowiedziałam się, że nasz plan tak naprawdę był sukcesem. Co masz przez to na myśli, że wasz plan był sukcesem? Źle oceniłam jedną rzecz, rozumiecie? Tamtej nocy, osobą, która mnie przywołała, przypuszczałam, że to była Pearl Fay. Cóż, oczywiście, że mogłaś tak przypuszczać. To było napisane w tych instrukcjach. Ale myliłam się. Osoba, która tak naprawdę mnie wezwała, to była Misty Fay. Ta autorka książeczek obrazkowych. Co? Cóż, to jest chyba jedyna możliwość, czyż nie? Po tym, jak straciłam przytomność w ogrodzie, to jej ciało zaczęło tam leżeć. A więc tak. Kiedy Dalia straciła przytomność, to medium, które ją wzywało, po prostu zginęło. Maya Fey. Jednak nie byłam w stanie zabić jej swoimi rękoma. Ale nawet, pomimo tego, sprawiłam, że popełniła najbardziej okrutną zbrodnię, którą może popełnić człowiek. I to dużo powiedziane, zważywszy na to, kto to mówi. I to jest matkobójstwo. Grzech zabicia jej własnej matki. Niemożliwe! Cisza na sali! Co to ma wszystko znaczyć? To prawda, że ja byłam osobą, która zaatakowała Maya Fey. Ale nawet pomimo tego, mordercą, który tak naprawdę odebrał życie dla Misty Fey, był nikt inny jak tylko twoja najdroższa mała Maya. Bullshit! Niedorzeczność! To jest nonsens! Czy jesteś co do tego pewien? Pomyśl o tym.
jest nawet dowód, który to popiera, czyż nie? Co? Co masz na myśli? Gdzie jest tak zwany dowód? Fakt, iż Maya Fey zniknęła, to wystarczający dowód, czyż nie? Ha? Sam pomysł, że jest wciąż w zaklętej jaskini, jest po prostu niedorzeczny. Ona nie mogła uciec z wewnętrznej świątyni, to również jest oczywiste. W takim razie, jest tylko jedno miejsce, gdzie mogłaby się znajdować. Gdzie? Czy muszę to wam przeliterować? Dno rzeki Eagle, a gdzieżby indziej? Rzeki Eagle? Maya Fey zabiła swoją dawno zaginioną matkę. Czy możecie sobie wyobrazić, jak wielkie poczucie winy musiała wtedy znosić? I to dlatego rzuciła się prosto do rzeki Eagle. Większość ciał, które tam wpadają, są utracone na wieczność. Nie. A więc, co teraz masz do powiedzenia? Fini? No dobra. Czyli to taki dzwonek. A, no tak. W końcu to podobne do jego muzyczki. Ups, sorki, to mój telefon. Co to ma być niby za dzwonek? Fajny. Tutaj Godot. Okej, dzięki. Czy to było coś ważnego? Właśnie skończyli odblokowywać zamki na drzwiach do zamkniętej jaskini. To świetnie! Co z Mają? W środku była kobieta. Czy to była Maya Fey? To była oskarżona. Siostra Iris. Ha? Nie wyglądaj na tak zdziwionego. Sama ją tam wczoraj zamknęłam. Właśnie skończyłam wam o tym mówić. A więc co z Mają? Gdzie ona jest? Nikogo innego nie było wewnątrz zaklętej jaskini. Nie, to niemożliwe. Powiedziałam ci, czyż nie? Ona nie żyje. Nie. Nie! Wyglądałoby na to, że ta sprawa dotarła do końca. Tragicznego końca. Niestety wyglądałoby na to, że zabójczynią Elise Donneau, znaną także jako Misty Fey, to była jej własna córka, Maya Fey. Przeciążona tym poczuciem winy, kiedy zdała sobie sprawę z tego, co zrobiła, Maya Fey skoczyła ku swojej zgubie do grzmiącej wody rzeki Eagle. To niemożliwe. Ha! Godot? Trite. Czy kiedyś o tym słyszałeś? Kiedy odrzucisz to, co niemożliwe, wszystko pozostałe musi być prawdą. Choćby wydawałoby się to najbardziej nieprawdopodobnym. Co ma to niby znaczyć, prokuratorze Godot? Zapytaj się Sherlocka Holmesa, o ile dobrze pamiętam, to jest cytat z jego książki. Nawiązując do tego świadka, Maya Fey rzuciła się do rzeki Eagle. Jednakże, czy to jest prawda? Przypomnijmy sobie, ta kobieta wcześniej zeznawała, że most już płonął, kiedy doszło do morderstwa w ogrodzie. Co oznacza, że jeżeli Maya rzuciłaby się do rzeki, musiałoby się to wydarzyć po stronie wewnętrznej świątyni, tuż przy moście. To się zgadza. I to stamtąd skoczyła do rzeki. Ale to jest niemożliwe. Jest niemożliwym, aby skoczyć stamtąd do rzeki. Co? Nie trzęś jeszcze swoimi portkami, Trite. Po prostu zrelaksuj się i przemyśl przez to wszystko. Co? O czym on mówi teraz? A więc to jest niemożliwe? Maya nie mogła rzucić się do rzeki Eagle? Więc, panie Wright, pani Hawthorne uznaje, że panna Fey rzuciła się do rzeki od strony świątyni wewnętrznej.